Witamy z miejsca byłych Igrzysk Olimpijskich, z Lillehammer w Norwegii. Aby zebrać wszystkie nagrody, zwycięzca będzie musiał wykazać się dobrym przygotowaniem w czasie całego sezonu Pucharu Świata. Każdemu z nich życzymy dużo szczęścia. Odbił się wszystkimi siłami. Doskonale, wspaniała technika. Widać mistrzowską rękę trenera. Przede wszystkim zwróć mu uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. Well done, jak mówią Anglicy. Dobra robota. Wygląda na to, że przełamał kryzys. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko? To było niespotykane lądowanie. Rzeczywiście nie sądzę, żeby mógł zrobić. To już niestety wszystko. Witamy serdecznie Państwa, zapraszając na kolejny konkurs Pucharu Świata do południowych sąsiadów, do Liberca. Zobaczymy, co sędziowie sądzą o tym wszystkim. Hola. No dobrze, to może ja uległem emocjom. Rzeczywiście oddał znakomity, długi skok. Rzeczywiście. Uwaga, rusza, odepnął się z całej siły. A to daje mu wystarczającą prędkość przy wyjściu z progu. Dziękujemy, że jesteście z nami w ten piękny dzień w Engelbergu. Kto wie, czy nie będziemy po raz kolejny świadkami emocjonujących wydarzeń. Może i dziś liderom przyjdzie oddać tak cenne punkty zawodnikom z dalszych miejsc. Dokładnie. Poczekajmy i przekonajmy się. Wyskoczył z progu z całą siłą. Czas przemija.
Trzeba wyczuć odpowiedni moment do wybicia z progu. Jego technika lądowania nadal jest bardzo słaba. Ładny, bezproblemowy początek. I jeszcze lądowanie. Znakomite, nie sądzisz? Owszem, ale chyba jeszcze nie pokazał wszystkiego, co potrafi. Dziękujemy, że jesteście z nami w ten piękny dzień w Engelbergu. Halo, witają Państwa komentatorzy dzisiejszego konkursu skoków. Będziemy mieli przyjemność komentować dla Państwa przebieg dzisiejszych zawodów. Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. Myślisz, że naprawdę zawalił ten skok? Myślę, że tak. Płynnie przeszedł. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. To wygląda wręcz wzorowo. Wybicie było naprawdę dobre. No ale zgodzisz się chyba, że wciąż powinien popracować nad lądowaniem. Niestety, to już wszystko. Dzisiejsze zawody odbędą się na słynnej skoczni w Oberstdorfie. Odbił się wszystkimi siłami. Doskonale, wspaniała technika, widać mistrzowską rękę trenera. Idealny start. Tak dalece przekroczył granicę bezpieczeństwa. Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. Wykonał prawdziwy. To już niestety. Mamy nadzieję, że zawody w Garmisch-Partenkirchen będą bardzo emocjonujące. Rozpoczynamy tegoroczne starty w Pucharze Świata w narciarstwie.
Wspaniale być jest dzisiaj z Państwem. Zawodnicy też wiedzą, że aby zdobyć maksymalną liczbę punktów, będą musieli wykazać się dobrym przygotowaniem i równą formą przez cały sezon we wszystkich 20 konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zgadza się. Wszyscy muszą pokazać się od jak najlepszej strony. Myślę, że teraz będzie zbierał drewno do kominka. Witajcie w Innsbrucku. Zapraszamy do oglądania bezpośrednich relacji z zawodów. Wyskoczył z progu z całą siłą. I jakie kapitalne lądowanie telemarkiem. Chyba nikt nie potrafiłby zrobić... Trzeba wyczuć odpowiedni moment do wybicia z progu. I jakie lądowanie! To na pewno musi zrobić wrażenie na konkurentach. Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. Na dziś to już... Gorąco witamy spod skoczni w Bischofshofen. Halo, witamy Państwa. Zapraszając na kolejne zawody Pucharu Świata. No dobrze, to może ja uległem emocjom. Rzeczywiście oddał znakomity, długi skok. Jest. Trzeba wyczuć odpowiedni moment do wybicia z progu. Myślisz, że naprawdę zawalił ten skok? Myślę, że tak. To było niespotykane lądowanie. Rzeczywiście nie sądzę, żeby mógł zrobić kolej.
I znowu jedna ze wspaniałych skoczni, gdzie rekord świata ustanowił Adam Małysz. Willingen. Zapraszamy na emocje Pucharu Świata. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko? I jakie kapitalne lądowanie telemarki. Chyba nikt nie potrafiłby zrobić tego. Idealny start. Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. Czas przemija